Pan poseł Stanisław Wziątek w trybie sprostowania, tak? Zgłasza chęć zabrania głosu, proszę. Dziękuję bardzo. Panie marszałku, panie i panowie posłowie, panie ministrze, najprawdopodobniej pan nie zrozumiał mojej wypowiedzi, dlatego też pozwolę sobie sprostować swoją wypowiedź. Otóż ja nie pytałem o przyczyny tego projektu, tylko prosiłem o wskazanie tego, co jest złym skutkiem aktualnego funkcjonowania. Natomiast pan mówił o celach. Pan wskazał cele. Trzeba poprawić system szkolenia i tak dalej. Tak. To są cele. Więc różnica polega na punkcie wyjścia. Ja uważam, że podstawową sprawą do dokonywania zmian powinno być przeprowadzenie analizy stanu istniejącego. Analiza stanu istniejącego, z której wypływają konkretne słabości i dopiero na tej podstawie możemy mówić o wskazaniu innych rozwiązań i zastanowić się nad tym, czy te cele mogły być osiągnięte innymi metodami, alternatywnymi. Moim zdaniem tego państwo nie prezentujecie. Druga kwestia odnosi się do dowództwa operacyjnego. Absolutnie pan ma rację, dziękuję za uznanie, że rząd Sojuszu Lewicy Demokratycznej wprowadził dowództwo operacyjne, bo byliśmy wówczas w zupełnie innej sytuacji. Mieliśmy swoich żołnierzy w Afganistanie. Potrzeba odpowiedniego ich przygotowania, całej logistyki, wszystkich działań związanych z operacjami wymagało wprowadzenia tego dowództwa. To jest dobry pomysł. My tego nie negujemy. Powiem więcej. Ja uważam, że właśnie takie dowództwo operacyjne włożone, wprowadzone w określonym czasie wynikającym z potrzeby jest jak najbardziej właściwe. Problem polega na tym, że teraz to dowództwo operacyjne jest rozbudowane. Ono będzie miało znacznie większe kompetencje. Jest równorzędnie traktowane jak dowództwo generalne. Co się stało? Jakie nadzwyczajne nowe zagrożenia, że tego rodzaju zjawisko się pojawia w tej chwili? To są tego rodzaju dylematy. Dziękuję.